Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z FC24, Polska versus. Tym razem zagramy sobie przewidywany mecz w barażach, gdyż mamy do wyboru, w zasadzie nie do wyboru, tylko po przegranej z Czechami, no tak naprawdę nie wyjściu z grupy, mamy tylko trzy możliwości z tego co czytałem, czyli albo będzie to Finlandia, z którą już graliśmy Polskę versus, albo będzie to Ukraina właśnie, albo Islandia, więc kolejne dwa mecze, czyli ten dzisiejszy i kolejny, to na pewno będzie Ukraina i Islandia i jestem ciekaw, jak nam pójdzie w tym meczu. Przede wszystkim też chciałbym troszeczkę podrasować ten zespół, delikatnie, bo jednak, kurna, patrząc po tym, co zagrał Lewandowski z Czechami, ja wiem, że to jest tylko gra, nie? Ale kurka, takie drewno, że aż boli, więc widzę, że tutaj w ogóle jest zmiana na Milika, WTF w ogóle, WTF! Natomiast na pewno chcielibyśmy zagrać coś bardziej, nie wiem, ofensywnego. Na pewno chciałbym, żeby to było, powiedzmy, na dwóch napastników. Tylko zastanawiam się między... Chyba zagramy to, co ostatnio, czyli 5-2-1-2. Nie 5-2-1-2, 4 graliśmy, czekaj. Z czterema graliśmy. Ale nie tak. Tylko... Tak graliśmy chyba, co? Ten desenisz... Jak myśmy grali, kurna? Ja już nie pamiętam. A może byśmy spróbowali na szeroko? 4-1-2-1-2? Ewentualnie... A spróbujmy sobie to ustawienie. Spróbujmy sobie to ustawienie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast Milika... Kurna, no z całą sympatią do Milika... Milika nie, Lewandowskiego nie wiem. Kurna, to powiem wam, że to są takie ciężkie wybory. Ale może byśmy zagrali jakimś takim świeżym składem, czyli właśnie Buksę, Kamińskiego. Poczekaj, co my tu mamy? Frankowski z Kędziorą. To zrobimy tak, Kędziorę wyrzucimy za Kamińskiego. Peda i Kiwior. Pedę byśmy wyrzucili za Wieteskę. Kogo by tu wrzucić jeszcze? Czekajcie, może Bednarka za Skorupskiego. No Skóraś, kurna, nie no, Skóraś, Szymański to są w ogóle osoby, które muszą to być. Nie wyobrażam sobie meczu bez nich. Bereszyński, Ślisz jeszcze. Bo za kogo Ślisz? Za Wszołka? Może za Wszołka. I wtedy byśmy zrobili sobie, czekajcie, tu potrzebuję SPD-ka jakiegoś. Czyli Szymańskiego na dzień dobry. No i dobra, może takim składem byśmy wyszli w sumie, tak sobie myślę. Czyli na napaści Świderski i Buksa. Na SPO Zieliński, na SPD Szymański, na lewej pomocy Szymański, na prawej pomocy Kamiński, Kesz i Frankowski, lewa, prawa. Kesz też jest prawym obrońcą w ogóle, tylko chyba samych prawych obrońców tu mamy w tym teamie, naprawdę? Tak poważnie? Frankowskiego byśmy sobie zamienili, bo on ma opcję CLS-a też, czyli tutaj się lepiej sprawdzi na tym lewym skrzydle. No dobra, spróbujmy sobie takim składem, spróbujmy, no to jest mecz z Ukrainą, to nie powinno być trudne generalnie. To nie powinno być trudne, ale jak będzie, to się okaże. Natomiast słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy, albo w zasadzie zaczynając, chciałbym tylko przypomnieć, że... byście dali łapkę w górę, dali jakiś komentarz, bo to zwiększa zasięg filmu i mogę dotrzeć do większej ilości osób swoim koślawym graniem. No. Także słuchajcie, dobra, nasi się rozgrzali. Lecimy, moi drodzy, lecimy! Lecimy, no trzeba wygrać ten meczek z Ukrainą. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Na spokojnie, do boku, tak jest. Straszne prześwietlenie jest na tych zawodnikach. Nie wiem w sumie dlaczego. No na spokojnie, Kiwior. Kiwior, do Wieteski, dobrze, Wieteska. Wieteska, no ale on musi mieć z kim grać. Bo tutaj jest, kurde, tak mocne krycie ze strony ukraińskiej widzę, że jest ciężko. Buksa do Zielińskiego, Zieliński! Nie wierzę w tego, nie wierzę w Świderskiego. Nie wierzę w niego, kurwa, nie wierzę w niego. Nie wierzę w niego. To jest niemożliwe, trzecia minuta, mielibyśmy prowadzenie. Zobaczmy wyjściowy skład biało-czerwonych. No jak można tak zagrać, nie? Jak można coś takiego zagrać? Na spokojnie. No ale tu trzeba... O właśnie! Wieteska do Zielińskiego, Zieliński do Kamińskiego, Kamiński! No i gówno! A Jezu!
Dobra, Mudryk. Mykolenko. Mykolenienko. Nie jesteśmy kolegami jak coś. Kurna. Mudryk tu bokiem. Jeszcze Kiwior. Dobrze, Kiwior, dobrze. Prawidłowo. Tylko nie możecie dać mu rozgrywać. Dokładnie tak. Nie ma o czym dyskutować. Co tam było niby? Sędzia odpisuje przewinienie. Uwaga, dotknął go i faul od razu. Wow, wow, nie, panowie, tak być nie będzie. Na spokojnie, dobrze. Frankowski, jeszcze. Z Kiwiorem, Kiwior, on nie ma z kim zagrać znowu. Cash. Mati Cash. Dorzuca do środka. Do Świderskiego. Zieliński. Ale to bez sensu strzał totalnie. Totalnie bez sensu strzał. Z takiej sytuacji to nie miało prawa. To nie miało prawa wpaść, nie? Jakby nie oszukujmy się. To nie miało prawa wpaść po prostu. No na spokojnie. Dobrze. No z lekkim faulem, Zielu, ale przeżyjemy, nie? Dobra, dobra. Oj kurna, no nie możemy tak grać. On będzie... Właśnie chciałem powiedzieć, że on będzie do niego odgrywał. Oj, dobra próba bloku, jeszcze. Ajajaj. Ale tu trzeba zablokować, panowie. Wow! Dobrze, Wojtek. Dobrze. O, jest ciężko, nie powiem, jest ciężko. Dobrze, Cash. Tak jest, do Szymańskiego. Szymański nie za bardzo ma co z tym zrobić. Do Frankowskiego, Frankowski, jeszcze przy piłce, Frankowski. Dobrze, kiwa, dribluje. No i on nie ma do kogo zagrać znowu. A tu nikogo nie było ode mnie. Aha! Kurna, ale to słońce prześwietla masakrycznie. To się ciężko gra nawet. Bo ja nie wiem, gdzie są moi, nie? Mudryk? No próbuj go! Dobrze! No jaki kurwa karny, no ja pierdolę! No z każdym blokiem będzie karny teraz w tej grze! No przecież to jest pojebane, no! Nie no, ręka kurwa w ciele. No gdzie ma ją? Upierdolić ma sobie ją czy co? Ale ta gra jest pojebana pod tym względem, nie? Serio. O, szczęsny, nie przejmuj się, następnym razem dłużej się zbieraj do tej obrony, no. Ja pierdolę, no nie wierzę w to po prostu. Dobra, Cash z Zielińskim, Zieliński. Zagranie do Świderskiego, Świderski, on nie ma z kim zagrać. Znowu zresztą. O, super podanie, tak jest. Super partia. Dobrze, Buksa. No i teraz Karnego nie ma, kurwa. Obronił też ręką, nie? Tym sposobem. Nie wiem, ta gra jest czasami tak jednostronna. Kurwa mać. Frankowski, tylko on musi mieć z kim zagrać. Dobrze? No kurwa jak? No jak słupek? Kurwa jak z takiej sytuacji słupek? No kurwa trzymajcie mnie, bo nie wierzę w to. No trzymajcie mnie, bo ja w to nie wierzę, nie? Co tu się odpierdala? Wow! O kurna! To na pewno jest kurna poziom klasy światowej? Bo zaczynam się nawiać, kurwa! Ej, szczerze? Nie, no tak klasa światowa nie gra, nie? Tak klasa światowa nie gra, ta gra mnie troluje. I chuj, sfaulował go. No ale tu nie mam z kim zagrać znowu tym Zielińskim, bo widzicie, nasi się tak średnio kurwa chcą zbierać w ogóle. Dobrze, zagranie do Frankowskiego! Frankowski! Jeszcze odegranie do Świderskiego, Świderski! Świderski! Jeszcze! Dobrze! Brawo, Buksa! Dobrze! Tak jest! Kurwa mać! 1-1. No ale to była bardzo dobra gra z kontry, trzeba przyznać, nie? Tu naprawdę bardzo dobrze zagrali z kontry. Jak... nigdy w sumie. Dobrze, Frankowski. Frankowski jeszcze. Dobrze, zagranie. Jeszcze do Buksy. Buksa! Kurwa, no ale to nie w ten sposób, no. Ja mu daję, żeby on się zatrzymał, a nie żeby biegał w kółko jak
gówno w przeręblu, no. Oj, dobry wszisk, ale oj, oj, oj. To nam niestety niewiele daje. Mudryk, co tu kiwa, ty? No i powiedzcie mi, że klasa światowa dribbling taki robi. Na Ultimate Teamie, na skład Barcach, to w życiu nie widziałem czegoś takiego na klasie światowej. Na legendarnym, na tym elitarnym, no to tak, ale kurna, nie na klasie światowej. No gra mnie ewidentnie troluje z tym poziomem. Bo się zastanawiam, jak ta gra dobiera poziom finalnie. Bo czasami mam wrażenie, że dobiera go randomowo totalnie. A tymczasem Buxa! Buxa będzie wrzucał! Wrzuca i... Ajajaj, obronione przez bramkarza, ale jeszcze Szymański przy piłce. Jeszcze, na spokojnie. Do Szymańskiego! Szymański strzela i... Karny! Będzie karny, dobrze! Dobrze, jest rewanżowy karny. No to ja rozumiem. To ja rozumiem. Ale to też taki karny z dupy, dosłownie. No trafiłem go w kolano i karny jest. No jakby jak? Słuchajcie, jak? A tymczasem, Frankowski. A jest ktoś lepszy? O... Zieliński niech dojdzie. Zieliński, wykonanie rzutu karnego. Zielu. Zielu, w prawe okno, Zielu i... Jest bramka, dobrze! 2-1, słuchajcie. No i prowadzimy z Ukrainą. No jest szansa na wyjście jednak do tego Euro. Jest szansa, no jest szansa. Ten mecz barażowy mógłby dużo pokazać, ale jestem wręcz przekonany, że z tym zgraniem zespołu, jakie jest... Jakby na żywo mogłoby im być ciężko, chociaż naprawdę świetną bramkę pokazali w meczu z Czechami. No ale to tylko jedna bramka, nie? Jeśli chodzi o całą defensywę, jakby ich gubienie się, no wyglądało to co najmniej tragicznie i myślę, że się wszyscy z tym zgodzimy. Tym bardziej, że z stałymi fragmentami to naprawdę, naprawdę żenująco wręcz. A tymczasem Świderski wrzuca, ale zablokowane to przez obrońcę. Jeszcze Szymański, Szymański do Kamińskiego. Kamiński, on musi mieć z kim zagrać. Kamiński, do Kesza. Kesz, do boku, do Zielińskiego. Zieliński traci tą piłkę. Jeszcze Zielu próbuje? I będzie faul chyba. A nie, jest przerwa, słuchajcie. No. Ciężka ta pierwsza połowa. Zdecydowanie ciężka. Natomiast słuchajcie, jako że korzystając z przerwy jeszcze, przypominam o możliwości wspierania kanału. Jeśli lubicie to, co robię, lubicie tą serię, to zawsze możecie dorzucić się do rozwoju kanału. A tymczasem zobaczmy, co my tu mamy. Czy byśmy coś wymienili? Może byśmy spróbowali Szymańskiego wymienić, ale za kogo? No właśnie nie bardzo jest za kogo, nie? Wieteska, na razie wszyscy... Tu nie ma zmęczonych graczy tak naprawdę. Zieliński jest troszeczkę zmęczony, no ale nie na tyle, żeby go jeszcze wymieniać. Może w 60 minucie spróbujemy jeszcze coś tutaj ugrać. Zobaczymy, a tymczasem... Druga połowa. Druga połowa tego starcia. Oj, niepotrzebny ten faul tam. Bo to ewidentnie był faul. Żubkow będzie próbował. Ej, ej, ej. Kurwa, no ale nie możemy tak grać. Jezus, dobrze, Cash. Idealna ta blokada, można by powiedzieć. Kiwior, odegranie do Frankowskiego. Frankowski. Frankowski na drugą stronę próbuje, ale... Co oni grają, kurwa. Jeszcze. No nie, no nie tak, no bo to Mykiel Jenko, widzisz, on se po prostu wybiega wtedy i ma, nie? To jakby zero tutaj jest... Zero jest takiego, nie wiem, ciśnienia na nich tym sposobem. Dobra, na spokojnie, panowie. No ale tu by się trzeba było ustawić! O kurwa! Wow, 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 wow! Jeszcze przy piłce? A jednak nie. Będzie rzut rożny, ale Wojtek dobrze, że był na miejscu, bo mogło się to źle skończyć. Jest wrzutka Ukraińców i... Wojtek broni to! Wybijcie to, wybijcie to, dobrze! Jeszcze na spokojnie, na spokojnie. Kurde, no ale to trzeba... To trzeba coś zrobić, no bo... Oni nie mogą tak sobie grać tutaj u nas w polu karnym. A może mogą? Dobra, no ale... No co?!
Czajcie to, że ustawiłem krycie i oni się rozbiegli, kurwa, co tu się odpierdoliło? No patrzcie, ustawiam krycie i oni się rozbiegają, zostawiając niekrytego, kurwa, na środku. Jak? To jakie to jest, kurwa, krycie, jak zostawiacie niekrytego do chuja? Jaki to ma sens, kurwa, zagrywanie na krycie do was? Ja jebie, no nie wierzę w to, kurwa! No, Cygankow. Oddaj to. Ja pierdolę, ty co oni z nami robią? Nie ma chuja, żeby to była klasa światowa, szczerze. Mówię, według mnie to jest poziom legendarnego, nie? Bo ja nie wierzę w to, żeby klasa światowa tak rozgrywała aż dobrze. A naprawdę gram na klasie światowej mnóstwo meczy, nie? Dobra, jeszcze raz, będzie wrzucał. No wybijcie to, no wybijcie to! No bo dobrze, Wojciech, łap to. No i jedziemy z nimi. Kiwior. Do Kesha, Kesh. No i co? No i gówno, bo nie ma z kim zagrać, no ja pierdolę! Dobrze. Prawidłowo teraz, Zieliński. Zieliński będzie rozjeżdżał ten atak. Tak jest, Szymański. Szymański, jeszcze dobrze by było. Oj, chuj, do dupy by było dobrze. Na spokojnie. Oj, oj, oj. No kurwa, no jak oni rozgrywają to? Dobrze, Szymański. No ale do kogo, kurwa? Jakby... No ja pierdolę! No do kogo? Dobra, tu na pewno trzeba tego kryć, bo... O właśnie, o właśnie! Widzieliście to? No dobrze, dobrze! Co teraz? Co, kurwa? Dobrze, Jezus! O kurna, no jest, powiem wam, że... Jest ciężko, nie? Jest ciężko, tym bardziej, że... Oni mi się zaczynają troszeczkę zlewać przez to, że tak bardzo... Jaśni są, nie? Dobrze, jeszcze zagranie, jeszcze! Jeszcze! No nie, ale to trzeba trafić! Ajajaj, no taka sytuacja, słuchajcie. Dobra, wrzucamy. O Jezus, no ale no głęboka centra, na kurwa do kogo ta centra? Dobra, Frankowski. Frankowski. Jeszcze odegranie do tyłu. Dobrze, Zieliński. Odegranie do Kamińskiego. Kamiński strzela i kurna, bramkarz to broni. Ale mamy jeszcze rzut rożny. No może spróbujmy to na krótko teraz rozegrać. Frankowski. Frankowski! Kurna, nie! Ojejku. Na spokojnie, no. No ale to trzeba jakoś, nie wiem, ich... przytrzymać czy coś, ja pierdolę, się rozjechałem. No ale... Jezus, Wojciech, jak dobrze, że my cię mamy, naprawdę. Chłopie, kurwa, ja nie wiem, co to by było bez ciebie. No... No pojebało was już całkiem, kurwa, w tej Ukrainie, czy co? Ja pierdolę, no będą mi kasować wszystkich. Dobra, trzeba wprowadzić zmiany, bo to tak nie może być. Grosikan za... Kamińskiego wrzucimy, Bukse ściągnijmy, no już weźmy tego Milika, naprawdę. Skóra, Szymański, Dziczek, Dziczek na pewno. I Wieteska niech zejdzie, bo jest zmęczony i mamy 5 zmian i jest koniec. Abba, Fatima, było i nie ma, słuchajcie. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Dobra, rozegranie, Frankowski. Dobrze, do Szymańskiego. Szymański, no kurwa, no jak ty tracisz piłkę, chłopie? O jeszcze, zajebał mu po kostce, a ten będzie płakał.
Teraz jakby nie wiadomo, co mu się wydarzyło, nie? Weź jeszcze czerwoną może mi za to daj, no. Już bez przesady, kurwa. Dobrze, Frankowski. No nie wiem, ale wy ruszycie pizdę do przodu, czy co? Dobre odegranie do Grosickiego. Grosicki z Milikiem. Milik! Nie no, błagam cię, Milik. Kurwa, błagam cię. Dobra, Grosik, na krótko. Z Frankowskim, Frankowski. Do Szymańskiego, Szymański strzela i znowu Trubin broni. Kurwa, jak ten Trubin dobrze broni. Będziemy wrzucali, Grosik, wrzuca. Ale tam nie ma do kogo, no nie ma do kogo, no. Ślisz. Do Grosickiego, Grosicki, wrzut. No i znowu nie ma do kogo, no nikt tam kurwa tych akcji nie zamyka. Dziczek, podanie do nikogo, dosłownie. No ale to trzeba żyć, tu trzeba kurwa reagować. Wrzuta i... Nie wierzę w to, kurwa. Nie wierzę w to, nie? To po prostu w to kurwa nie wierzę, no. No jak? Ja pierdolę, no. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? No dalej to kurwa, no i patrzcie, co się dzieje, ty. No Milik! Kurwa! A jebać, jeszcze czerwoną kartkę dostanę. Tak, jeszcze jedną, dobrze. Jak już i tak przegrywamy, to co za różnica? Ja pierdolę, co za mecz! Schodzą jako przegrani. To nie był udany mecz. Całkiem dobrze szło, ale jednak w końcówce zmęczenie. Nie, brak mi słów, naprawdę. Brak mi kurwa słów, nie? Na co to tu się wydarzyło? No jak można coś takiego. Jak kurwa? W ogóle oczekiwane kurwa 6-3. A przegraliśmy 2-3, nie? No kurwa jak, nie? Jak? To jest niemożliwe w tej grze, żeby takie rzeczy się działy, no. Że ja rozumiem, jakbym ja naprawdę nic nie grał. Ja rozumiem, naprawdę, serio. No ale kurwa. Nie wiem, jak to się dzieje, słuchajcie. Nie wiem, jak to się dzieje, natomiast... To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo przegranej wam się podobał. Niestety w tym scenariuszu byśmy z baraży nie wyszli nigdzie poza boisko. Także no cóż, jest jak jest. Natomiast słuchajcie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. No i zachęcam do wspierania kanału. Dzięki wam za oglądanie. Na razie, no i cześć.